To moi drodzy, wybrałem się na wycieczkę. Tym razem na Białoruś. Jestem właśnie pod białoruskim duty free. Tym razem samochodem. Na granicy, żeby wyjechać z Polski, czekałem jakieś 3 godziny. No i teraz z Polski już wyjechałem. Pierwsza kontrola po stronie białoruskiej. No i teraz druga kontrola. Tyle, że tych samochodów tam jest... O! Trochę jest, bardziej jeszcze w tamtą stronę. Więc krótka przerwa. Trzepią wszystko, włącznie no, z samochody to wiadomo, natomiast mi kazali również wyjąć wszystko z kieszeni. Klucze, nie klucze, okulary, telefon, paszport, jakieś chusteczki higieniczne. Jeden IQOS, drugi IQOS, chusteczki. Także myślę tutaj przynajmniej z godzinę jeszcze spędzę. I co? I z Brześcia do Miru, z Miru do Mińska. Powrót może przez Grodno. Zobaczymy, jak ten plan będzie wyglądać. Także takie pierwsze wrażenia. Dobrze przynajmniej, że jest pogoda, że to nie jest środek zimy. No, a co będzie dalej, to zobaczymy. Zaczynamy przygodę z Białorusią. Na razie. Z ciekawostek jeszcze, z racji tego, że właśnie w Brześciu, znaczy przejście Terespol-Brześć, bardzo długo czekaliśmy, pojawił się nam pomysł, żeby wracać przez Litwę, natomiast na przejściu granicznym powiedzieli nam, że nie. Że jeżeli przechodzimy tym przejściem, to tym samym przejściem musimy wracać, więc no, mamy dwie opcje, trzy opcje. Pierwsza, próbować mimo wszystko przez Litwę, udać głupiego i może się uda. Druga, próbować przez Litwę, jak się nie uda, to wracać na Brześć. Trzecia, od razu przez Brześć. Także no, pożyjemy, zobaczymy, jak to wyjdzie. No, a na razie czekam dalej. No, to minęły 3 godziny. I cały czas na granicy, o tam. Taka sytuacja. Stoimy od 12, czyli w sumie już 5 godzin. No i zapowiada się, że jeszcze postoimy ze 2. Tak mniej więcej. No i łazienka płatna rubel 20, czyli jakieś tam no, 3 zł w przybliżeniu. Także tak, moi drodzy, Białoruś. Powiem wam tak, 18.49 czasu polskiego, czyli tak naprawdę 19.49 czasu białoruskiego. Cały czas na granicy. Poszedłem do łazienki, jedna płatna rubel 20, jedna bezpłatna dla tych, co autokarami przyjeżdżają, ale trzeba było tam wejść tak trochę na dziko. Za darmo, ale tak jak za PRL-u. Moment. Moment po akurat celnicy szli, a wiecie, że na granicy się kamer nie używa i nie nagrywa raczej. No, także dopiero 7 godzin czekam. No i jeszcze pewnie trochę poczekam. Przerażające jest to... Znaczy przerażające, dlaczego tak długo? No dlatego, że bardzo dokładnie sprawdzają wszystkie samochody. Większość samochodów wjeżdżających ma coś do oclenia i okej. Natomiast to, co nie jest ok, jest trochę przerażające, to, że tym ludziom opłaca się jechać paręset kilometrów do Polski, stać na granicy po właśnie 8, 10, 12 godzin, jeśli nie więcej, po to, żeby na przykład przywieźć proszek do prania. Mówię a propos tego, co widziałem. Proszek do prania, papier toaletowy, maszynkę do mięsa, myjkę ciśnieniową firmy Makita. Ktoś miał dwie lodówki na bagażniku dachowym. I mimo wszystko im się to opłaca. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz, no, skoro Łukaszenko mówi, że u nich jest tak dobrze i niczego im nie brakuje, to jednak się okazuje, że brakuje. I trzecia rzecz, ja mam takie wrażenie, jak czekamy w tych kolejkach tutaj, że tak naprawdę to te sankcje to nie są nałożone na Białoruś i na Rosję, tylko kuźwa na nas, na tych, co chcą normalnie wjechać i sobie zwiedzić tutaj parę twierdz, jakie są w tym kraju. Także tak, no czekam dalej na granicy i tyle.
Na razie. To moi drodzy, po... Jest która? 22 czasu polskiego, czyli 8, po 10 godzinach na granicy jestem w Brześciu. Znaleźliśmy hotel. Dwójka kosztuje w przeliczeniu na polskie 154 zł, no ale nas jest troszeczkę więcej, więc tam weźmiemy dwie dwójki, jedną jedynkę powiedzmy. Płacić ze względu na sankcje można tylko ichniejszą walutą. Nie można kartą, nie można dolarami, nie można euro, więc przyjechaliśmy na dworzec, bo tylko tutaj jest czynny no taki bank, kantor, jeszcze nie wiemy konkretnie co to jest, gdzie można wymienić inną walutę na ruble. Także wymienimy, wrócimy do tego hotelu no i co, no i zaczynamy przygodę z Białorusią. Miasto wydaje się być, szczerze, bardzo czyste, mały ruch, normalnie ładowanie samochodów elektrycznych na parkingu pod dworcem, więc wygląda to całkiem spoko. Tu sobie zdjęcie cyknę. O. No i co? I na dworcach nie można palić. No i tyle. I zobaczymy, jak to dalej będzie wyglądać. Także tak, pierwsze wrażenia pozytywne. To jeszcze tytułem uzupełnienia. Na dworcach nie można palić poza strefami wydzielonymi. To był taki kwadracik 2 metry na 2 metry i tam można palić, więc spaliłem na tym kwadraciku i teraz idziemy do tego banko kantoru, czy co to tam będzie. Także tak. Ciekawostka, drzwi na dworcu otwierane automatycznie. I nie mam na myśli tego typu przesuwnych, tylko mam na myśli tego typu stare. A przy okazji tu sobie można fotkę zrobić. Także drzwi otwierają się same. No, z angielskim trochę na bakier, ale jest ok. No to moi drodzy, usiadłem sobie w poczekalni na dworcu. Co ciekawe, nie śmierdzi. Zdecydowanie normalny taki zapach, nie to co u nas na centralnym. Poczekalnia w pełni ogrzewana, że tu jest cieplutko. No i jest tutaj miejsce, jest napis bank, jest miejsce czynne 24h na dobę, gdzie można wymienić walutę, całkiem niezły kurs i idzie ochrona. Także ochrona sobie przeszła, a ja mówiąc wprost nie wiem jeszcze jak tu jest u nich z nagrywaniem, czy, no bo wiadomo, obiektów wojskowych, policyjnych, takich rzeczy się nie nagrywa, znowu ochrona, natomiast nie wiem jak z dworcami. Także jak się dowiem, to będę nagrywał pewnie spokojniej. I teraz kolejarz albo policja. Ciekawe. Szkoda, że nie siedzi, nie? No, to. Być w klubie na Białorusi, by się piwa nie napić. No ludzie. Tradycji musi stać się zadość.